Witam Państwa serdecznie. Witamy Państwa na naszym szkoleniu z cyklu Poszerzamy finansową perspektywę. Dzisiaj zajmiemy się tematem gwarancji bankowych. Dzisiejsze szkolenie poprowadzę dla Państwa razem z koleżanką. Ja nazywam się Liliana Mielczarek i jestem ekspertem do spraw gwarancji w BNP Paribas. Dzień dobry, Anna Tulik, ekspert do spraw gwarancji BNP Paribas Bank Polska. Krótko opowiemy, o czym dzisiaj będziemy z Państwem rozmawiać. Na początek opowiemy o kilku definicjach związanych z gwarancjami bankowymi. Potem powiemy o cechach i prawie, któremu te gwarancje mogą podlegać. Potem dokładnie omówimy elementy składowe, pokażemy Państwu taki typowy wzór gwarancji, omówimy poszczególne elementy, które się tam znajdują. Potem powiemy, jakie są formy udzielenia gwarancji, czyli w jakiej postaci taką gwarancję mogą Państwo od nas otrzymać. Potem koleżanka omówi z Państwem bardzo dokładnie każdy z tych najbardziej popularnych rodzajów gwarancji, a ja wspomnę jeszcze trochę o tych troszkę mniej popularnych gwarancjach ustawowych. Potem skupimy się na schemacie funkcjonowania. Pokażemy Państwu dokładnie, jak taka gwarancja żyje od momentu jej wystawienia do jej wygaśnięcia, czy ewentualnie wypłaty z gwarancji. Potem omówimy jeszcze klauzule gwarancyjne, czyli zwrócimy Państwa uwagę na takie najważniejsze zapisy w gwarancji, które mają dla Państwa bardzo istotne znaczenie. Następnie powiemy, czym tak naprawdę jest regwarancja, z którą Państwo pewnie dosyć rzadko się spotykają. Potem powiemy jeszcze o zielonej polityce naszego banku BNP, a następnie opowiemy, jak funkcjonuje nasz system, jak mogą Państwo złożyć zlecenie wystawienia gwarancji, tudzież aneksu do tej gwarancji. Na koniec postawimy się w roli beneficjenta i wtedy przyjrzymy się na treść gwarancji, spojrzymy na treść gwarancji z tej właśnie strony. Na końcu będzie jeszcze czas na Państwa pytania. Na początek kilka definicji. Gwarancja bankowa jest zdefiniowana w artykule 82 prawa bankowego i jest to pisemne zobowiązanie banku gwaranta do wypłaty określonej kwoty środków pieniężnych na rzecz beneficjenta w momencie, kiedy beneficjent zwróci się do banku z roszczeniem i oświadczy w nim, że zleceniodawca nie wywiązał się z gwarancji. To jest teoria, natomiast za chwilę rozłożymy ją na czynniki pierwsze. Ale pokrótce powiedzmy jeszcze, kim są pozostałe strony tej transakcji, czyli gwarant. Gwarant to bank, czyli BNP w tym przypadku, czyli bank, który udziela takiej gwarancji bankowej. Zleceniodawca to państwo, czyli klient naszego banku i to państwo przychodzą do nas i zlecają wystawienie takiej gwarancji bankowej. Następnie mamy jeszcze beneficjenta, czyli tę drugą stronę, państwa kontrahenta, który oczekuje od państwa przedstawienia mu zabezpieczenia finansowego w postaci konkretnej gwarancji bankowej. Możemy się spotkać jeszcze z pojęciem banku beneficjenta. Bank beneficjenta to jest taki bank, który tak naprawdę jakby pobocznie, ale jednak też bierze udział w tej transakcji poprzez na przykład potwierdzenie podpisów na żądaniu zapłaty beneficjenta, czy też potwierdzenia dokumentów dotyczących cesji, czy nawet po prostu pełni funkcję awizującą w momencie, kiedy wystawimy taką gwarancję drogą swiftową. Mamy jeszcze regwaranta. To jest instytucja finansowa, która zleca, czyli bank najczęściej, który zleca wystawienie takiej finalnej, lokalnej gwarancji innemu bankowi. Najczęściej temu bankowi, który działa na lokalnym rynku beneficjenta. Tak jak obiecałam, przyjrzyjmy się dokładnie, co to w ogóle jest ta gwarancja. Jest to forma zabezpieczenia, czyli podpisują Państwo umowę z drugą stroną, z Państwa kontrahentem, który potem wystąpi w roli beneficjenta gwarancji. I ta umowa wymaga zabezpieczenia finansowego ze strony trzeciej, najczęściej właśnie instytucji finansowej, która da taką gwarancję beneficjentowi, że Państwo zrealizują kontrakt, który podpisali właśnie z beneficjentem. Jest to zobowiązanie banku, ponieważ bank zobowiązuje się nieodwołalnie do tego, że dokona tej wypłaty w momencie, kiedy beneficjent zgłosi się do banku z roszczeniem i oświadczy, że państwo tej umowy nie wykonali w sposób prawidłowy. Jest to forma zabezpieczenia, daje poczucie bezpieczeństwa beneficjentowi, bo wie, że na pewno kontrakt zostanie zrealizowany, a jeśli nie, to będzie miał prawo zażądać z gwarancji.
Gwarancja bankowa posiada pewne konkretne cechy, na które chciałabym zwrócić Państwa uwagę. Te cechy to abstrakcyjność, nieodwołalność, nieodnawialność oraz bezwarunkowość lub wręcz przeciwnie, warunkowość. Abstrakcyjność oznacza, że gwarancja jest niezależna od umowy handlowej, którą zabezpiecza. Czyli podpisują Państwo umowę. My w tej umowie, w tej naszej gwarancji zawsze na tą umowę się powołujemy. Natomiast w momencie, kiedy gwarancja jest wystawiona, jest ona od tej umowy całkowicie niezależna. Oznacza to, że jeżeli umowa skończy się, jakiegoś powodu zostanie rozwiązana, nie ma to wpływu na termin obowiązywania gwarancji. Ona pozostaje dalej w mocy. I to właśnie oznacza, że gwarancja jest abstrakcyjna. Następnie nieodwołalność. W momencie, kiedy my już wystawimy tą gwarancję na Państwa zlecenie, nie mogą Państwo mieć na nią takiego bezpośredniego wpływu. Nie mogą Państwo ograniczyć praw beneficjenta, dlatego że to jest nasze zobowiązanie wobec beneficjenta. Więc każda zmiana na niekorzyść beneficjenta musi być przez niego potwierdzona w sposób pisemny, tak jak żądanie zapłaty. A Państwo jakby nie mogą tej gwarancji odwołać. Następnie nieodnawialność. Większość gwarancji wystawianych na rynku posiada cechę nieodnawialności, co oznacza, że jeżeli dochodzi do wypłaty częściowej, to o tą kwotę ta kwota gwarancji dostępnej się redukuje. Przykładowo wystawiamy Państwo gwarancję na rok czasu na kwotę 1 000 000 zł. Po 3 miesiącach beneficjent przychodzi z częściowym żądaniem, twierdząc, że częściowo nie wywiązali się Państwo ze swoich zobowiązań i żąda 300 000 zł. Gwarancja pozostaje dalej ważna po wypłacie, ale już do kwoty 700 000, ponieważ 300 już z niej wypłaciliśmy. I jeszcze bezwarunkowość gwarancji oznacza, że bank dokona wypłaty z gwarancji tylko na podstawie oświadczenia, żądania zapłaty, w którym beneficjent oświadczy, że jego zdaniem doszło do niewykonania warunków umowy. Nie będziemy żądali żadnych dodatkowych dokumentów, które ten fakt potwierdzą. I odwrotnie, jeżeli gwarancja jest warunkowa, to wtedy do treści gwarancji wpisane są pewne konkretne zapisy, na przykład dokumenty, które są wymagane, które trzeba złożyć razem z żądaniem zapłaty, żeby nam udowodnić, że rzeczywiście to żądanie jest słuszne. I takim dokumentem może być na przykład zewnętrzna ekspertyza jakiegoś podmiotu. Natomiast większość gwarancji jest gwarancjami bezwarunkowymi, czyli bazujemy tylko na podstawie oświadczenia beneficjenta. I tutaj chciałabym zwrócić Państwa na pewną uwagę, na pewien fakt, ponieważ zdarza nam się w praktyce bankowej taki zarzut ze strony beneficjenta najczęściej, że gwarancja jest bezwarunkowa, a bank oczekuje od nich, że doślą nam potwierdzenia podpisów, tak? Czyli bank beneficjenta będzie nam potwierdzał podpisy, reprezentacje lub państwo doślą odpowiednie pełnomocnictwa. Nie ma to nic wspólnego z bezwarunkowością, bo tak jak powiedziałam, bezwarunkowość dotyczy tylko potwierdzenia słuszności złożenia żądania. Natomiast te dokumenty, które my wymagamy, aby były załączone do żądania, dotyczą tylko i wyłącznie potwierdzenia tego, czy żądanie zostało złożone przez podmioty do tego uprawnione. Teraz chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć o prawie czy regulacjach, pod które mogą podlegać gwarancje. Generalnie 99% gwarancji wystawianych w naszym kraju, nawet tych zagranicznych, one są wystawiane pod prawo gwaranta. Czyli w naszym przypadku będzie to prawo polskie, właściwość sądu właściwa dla naszego banku. Oczywiście czasami się tak zdarza, że beneficjent jest podmiotem zagranicznym i oczekuje od państwa, żeby jednak ta gwarancja była podporządkowana pod jego prawo. Zdarza się, że wystawiamy gwarancję pod prawo obce, jednak jest to obwarunkowane dodatkowymi założeniami, dlatego najczęściej w takim przypadku proponujemy Państwu skorzystanie z tak zwanych reguł gwarancji płatnych na pierwsze żądanie. To są URDG, to jest publikacja międzynarodowa wydana w Paryżu w 2010 roku. Jest to taki zbiór zasad i w tych zasadach mają Państwo opisane pewne sytuacje i sposoby ich rozwiązania. Jeśli jednak w URDG nie znajdzie się odpowiedzi na dane zagadnienie, na dany problem, który wynikł w tym konkretnej gwarancji, wówczas pamiętajmy, że gwarancja podlega pod prawo gwaranta, prawo wystawcy, czyli w naszym przypadku będzie to prawo polskie i właściwość sądu w Warszawie. Dobrze.
skoro już wiemy, czym jest gwarancja, to przyjrzyjmy się na konkretnym wzorze naszej gwarancji, jakie ona tutaj znajduje, jakie ona tam ma elementy. Nazwa gwarancji i jej numer. Oczywiście numer jest bardzo istotny, powołujemy się później w dalszej korespondencji na numer tej gwarancji, również przy aneksach, przy żądaniach, jest to oczywiście podstawa. Mamy wskazane miejsce wystawienia oraz datę. I ta data wystawienia jest bardzo istotna, ponieważ bardzo często do treści gwarancji wpisujemy, że gwarancja obowiązuje od dnia jej wystawienia, no więc wiadomo, że ta data jest tutaj niezbędna. Następnie definiujemy strony, czyli beneficjenta, podmiot uprawniony do otrzymania środków z wypłaty. Definiujemy również kontrahenta, czyli państwa, zleceniodawcę gwarancji oraz oczywiście gwaranta, czyli bank. Jak zdefiniowaliśmy już te strony, to musimy dokładnie określić jeszcze dokument źródłowy, który warunkuje nam wystawienie tej gwarancji, czyli umowę. Jeżeli umowa została już zawarta, to wpisujemy datę jej zawarcia oraz numer, o ile został nadany, bo bywa różnie. Jeżeli jeszcze nie doszło do zawarcia umowy, bardzo dokładnie opisujemy przedmiot umowy, tego, czego ona ma dotyczyć. Oczywiście mówię tu o umowie, ale równie dobrze może to być jakikolwiek inny dokument źródłowy. Faktura, kontrakt czy SIWS, jeżeli w przypadku gwarancji przetargowej, o czym jeszcze za chwilę koleżanka opowie. Następnie mamy tutaj podkreślenie, że gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna, czyli to, o czym wspominałam Państwu wcześniej. Później definiujemy kwotę gwarancji zapisem cyfrowym i słownym. Nie ma znaczenia, oba te zapisy muszą być takie same, ponieważ nie ma znaczenia, że na przykład zapis słowny jest ważniejszy, to trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Później określamy ramy czasowe. Ramy czasowe, kiedy obowiązuje gwarancja, jest to zdefiniowana data od dnia wejścia w życie lub od konkretnej daty w przyszłości lub w pewnych specyficznych okolicznościach również data wcześniejsza, ale o tym opowiem Państwu w dalszej części prezentacji. Mamy wskazaną również datę ważności, o ile jest to gwarancja terminowa, bo czasami zdarzają się gwarancje bezterminowe. Natomiast tutaj nasz bank preferuje, aby data ważności gwarancji przypadała na dzień roboczy, czyli nie weekend, nie święto i bardzo byśmy prosili pamiętać o tym fakcie, ponieważ dobrą praktyką bankową jest umożliwienie beneficjentowi złożenia żądania zapłaty ostatniego dnia ważności gwarancji. Później mamy tutaj to zdanie na samym dole, gdzie o czym wspominałam wcześniej, czyli gwarancja jest nieodnawialna, czyli każda wypłata z gwarancji redukuje jej wysokość. I dalsza część gwarancji na samej górze, tutaj zaznaczyłam dwóch czerwonych kołach. Zaznaczyłam Państwu klauzulę identyfikacyjną, czyli tak można powiedzieć klucz całej gwarancji. O tej klauzuli jeszcze będziemy mówić na osobnym slajdzie. Później mamy również podkreślenie, jakie są warunki wcześniejszego wygaszenia gwarancji, czyli co musi się stać, aby gwarancja była zamknięta przed terminem. Tak, jest to możliwe, jeśli określimy takie warunki w gwarancji. Przykładowo może to być po prostu zwrot oryginału gwarancji do banku. Pamiętajmy, że gwarancja jest wystawiana w jednym oryginale w posiadaniu beneficjenta, więc jeżeli beneficjent nie będzie chciał z niej, nie będzie mu dłużej potrzebna, nie będzie mógł z niej korzystać, po prostu powinien taką gwarancję do banku zwrócić. Ewentualnie może to być oświadczenie beneficjenta pisemne, złożone w tak jak żądanie zapłaty, ponieważ musimy zweryfikować autentyczność tego dokumentu i wtedy również tą gwarancję zamkniemy przed terminem. Na koniec jeszcze oczywiście musi być zdefiniowane prawo i jurysdykcja, pod które ta gwarancja podlega, a także wskazanie, czy jest możliwość cesji praw z gwarancji i o tej cesji również jeszcze będziemy mówić w dalszej części prezentacji. Teraz skupmy się na temacie form udzielenia gwarancji. Do niedawna wyglądało to w ten sposób, że gwarancje wydawane były jedynie drogą papierową, czyli otrzymywali Państwo taki tradycyjny dokument podpisany odręcznie przez dwóch pracowników banku, do tego oczywiście upoważnionych wraz z pieczątką firmy. Taki dokument następnie był, no i jest do tej pory oczywiście, wysyłany kurierem lub odbierany przez Państwa osobiście w oddziale lub w siedzibie głównej banku. Natomiast od jakiegoś czasu jest możliwość wnioskowania o tak zwane e-gwarancje. To są gwarancje elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, również przez dwie osoby, które są uprawnione do tego w naszym banku. I taka gwarancja wysyłana jest do Państwa w postaci pliku PDF na wskazane przez Państwa adresy mailowe.
I trzecia forma wystawienia gwarancji to jest wystawienie gwarancji za pośrednictwem systemu SWIFT. To jest system, który służy do komunikacji międzybankowej i tak naprawdę z tej formy wystawiania gwarancji korzystają głównie beneficjenci, proszą głównie beneficjenci zagraniczni, którzy nie znają naszego banku, nie znają tych podpisów, nie wiedzą, czy ta gwarancja będzie do końca oryginalna i dla pewności proszą, aby gwarancja została przesłana SWIFTem do ich banku. I wtedy mają pewność, że na pewno ta gwarancja została wystawiona przez instytucję finansową. Teraz ja opowiem Państwu o rodzajach gwarancji, bo ze względu na przedmiot danej gwarancji wyróżniamy gwarancje kontraktowe, czyli gwarancja przetargowa, dobrego wykonania umowy, gwarancja zwrotu zaliczki, rękojmi czy zapłaty oraz gwarancje inne niż kontraktowe. Może to być gwarancja zapłaty czynszu, celna, loteryjna, czy na przykład gwarancja pod ustawę o odpadach. Na tym schemacie zaprezentowaliśmy Państwu, jaka gwarancja jest wymagana na poszczególnych etapach realizacji kontraktu. I tak na etapie przetargu, od momentu otwarcia przetargu do podpisania kontraktu, nasz klient musi przedstawić gwarancję przetargową. Następnie po podpisaniu kontraktu będzie to gwarancja dobrego wykonania lub gwarancja zwrotu zaliczki, a po wykonaniu prac, które zostały określone w kontrakcie, nasz klient musi złożyć gwarancję rękojmi. Gwarancja przetargowa to gwarancja, którą podmiot przystępujący do przetargu załącza do swojej oferty jako wadium. Beneficjent może skorzystać z takiej gwarancji, gdy na przykład oferent wycofa swoją ofertę w okresie jej ważności, czy na przykład oferent, który wygrał przetarg, odmówi podpisania umowy lub nie złoży zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarancje przetargowe mogą podlegać pod ustawę Prawo zamówień publicznych lub pod wewnętrzne przepisy zamawiającego. Jak ma wyglądać gwarancja przetargowa? Jakie ma spełniać cechy? Takie informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ja w codziennej pracy najczęściej spotykam się z gwarancjami przetargowymi pod ustawę Prawo zamówień publicznych, których beneficjentami są podmioty publiczne. Mogą to być na przykład szpitale ogłaszające przetarg na dostawę sprzętu medycznego, czy na przykład gmina ogłaszająca przetarg na budowę przedszkola, remont drogi, GDDKiA, która ogłasza przetarg na budowę nowej drogi. I nasz klient, który chce przystąpić do takiego przetargu, zleca nam wystawienie gwarancji przetargowej. Z reguły jest to gwarancja elektroniczna i my wystawiamy taką gwarancję. Plik PDF podpisany przez pełnomocników w banku wysyłamy do naszego klienta, który ten plik właśnie załącza do swojej oferty. Gwarancja zwrotu zaliczki jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji beneficjentowi w sytuacji, gdy zleceniodawca gwarancji nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z umowy i nie zwróci otrzymanej zaliczki. W takiej gwarancji zleceniodawca gwarancji to jest ten podmiot, który otrzymał zaliczkę i ma za zadanie wykonać pewne prace czy dostarczyć pewne towary bądź usługi. Beneficjent gwarancji to jest ten podmiot, który zapłacił zaliczkę i na jego rzecz mają być wykonane pewne prace bądź dostarczone mu towary bądź usługi. W interesie banku i naszego klienta jest, aby gwarancja zwrotu zaliczki w swojej treści zawierała klauzulę informującą, że gwarancja wchodzi w życie w momentu wpływu kwoty zaliczki na rachunek naszego klienta. Jako przykład takiej gwarancji wyobraźmy sobie na przykład firmę, która produkuje i sprzedaje maszyny. Taka firma podpisuje ze swoim kontrahentem umowę kupna-sprzedaży i zgodnie z warunkami tej umowy jest zobowiązana zabezpieczyć otrzymaną zaliczkę gwarancją bankową.
Jeśli dojdzie do sytuacji, w której nasz sprzedający otrzymał zaliczkę, ale nie dostarczył maszyny kupującemu w terminie, wówczas kupujący, czyli beneficjent naszej gwarancji, może złożyć żądanie zapłaty z tej gwarancji. Gwarancja dobrego wykonania jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi kwoty wskazanej w gwarancji w sytuacji, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się z warunków wskazanych w umowie. Kwota takiej gwarancji to z reguły od 5 do 15% wartości kontraktu. Termin ważności gwarancji dobrego wykonania jest ściśle powiązany z terminem ważności, zakończenia prac opisanym w kontrakcie. Z reguły jest to od 1 do 3 lat. Aby przytoczyć przykład takiej gwarancji, może być to na przykład firma z branży budowlanej, która wygrała przetarg na budowę przedszkola. Przetarg został ogłoszony przez gminę. Po wygranym przetargu nasza firma jako wykonawca zawiera umowę z gminą i dostarcza gminie gwarancję należytego wykonania umowy. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której wykonawca nie wybuduje przedszkola w terminie lub prace budowlane wykona nienależycie, to wówczas beneficjent gwarancji, czyli gmina, może złożyć żądanie zapłaty z takiej gwarancji. Gwarancja rękojmi zabezpiecza naszego beneficjenta w okresie rękojmi i gwarancji jakości, czyli po wykonaniu prac opisanych w kontrakcie. Wracając do naszego przykładu z budową przedszkola, jest to ta gwarancja, którą nasz wykonawca będzie musiał złożyć gminie po wybudowaniu przedszkola i po zakończeniu wszelkich prac z tym związanych. Zatem gwarancje rękojmi i gwarancje dobrego wykonania łączy ten sam kontrakt, dlatego bardzo często wystawiamy je na jednym dokumencie. Jest to tak zwana gwarancja 2 w 1. Dobrego wykonania i rękojmi. W pierwszym okresie ważności gwarancja ta zabezpiecza dobre wykonanie, następnie w określonym dniu redukuje się do kwoty rękojmi i od tego dnia zabezpiecza już tylko rękojmie. Kwota gwarancji rękojmi to około 5% wartości kontraktu. Jej termin ważności to zwykle od 3 do 5 lat. Gwarancja zapłaty jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty wskazanej na gwarancji beneficjentowi w sytuacji, gdy zleceniodawca gwarancji otrzyma zamówione towary bądź usługi i nie dokona za nich zapłaty, będąc do tego zobowiązanym warunkami zawartej umowy, czy na przykład zgodnie z zamówieniem lub wystawioną fakturą. Czyli w takiej gwarancji zleceniodawca gwarancji jest to podmiot, który nabył dany towar czy usługę. Beneficjent to jest sprzedający, czyli podmiot, który sprzedał nam jakiś towar czy usługę. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że dwóch kontrahentów zawiera ze sobą umowę kupna-sprzedaży i kupujący musi dostarczyć sprzedającemu gwarancję zapłaty. Jeśli nasz kupujący, czyli zleceniodawca gwarancji, otrzyma zamówiony towar, ale nie zapłaci za niego w terminie wskazanym na fakturze, to wówczas beneficjent gwarancji, czyli sprzedający, może złożyć żądanie zapłaty z tej gwarancji. Gwarancje najmu są to gwarancje, których beneficjentami są wynajmujący, którzy zawarli umowę najmu z najemcami. Ta gwarancja zabezpiecza zobowiązania najemcy wynikające z umowy najmu. Zastępuje ona również kaucję gwarancyjną, do złożenia której najemca jest zobowiązany zgodnie z warunkami umowy najmu. Takie gwarancje wystawiamy na przykład dla firm, które posiadają sieć sklepów w centrach handlowych. I dla każdego swojego sklepu nasz klient musi zawrzeć umowę najmu lokalu z galerią handlową. I każda taka umowa najmu musi być zabezpieczona gwarancją bankową. Kwota takiej gwarancji to najczęściej
wysokość 3-miesięcznego czynszu. Najczęściej takie gwarancje wystawiamy na okres 12 miesięcy, a po roku przedłużamy ją na kolejny rok. No dobrze, w takim razie omówiliśmy te najbardziej znane gwarancje kontraktowe, a teraz skupmy się na gwarancjach ustawowych, czyli tych, których wystawienie wymaga, jest jakby wymagane daną ustawą. Są to na przykład gwarancje celne, które zabezpieczają należności z tytułu cła, innych podatków granicznych i innych opłat, które wiadomo wynikają w przypadku z sytuacji, kiedy sprowadzają Państwo towar z zagranicy. Czyli każda firma, która prowadzi taką działalność, może takiej gwarancji potrzebować. Są to gwarancje bezterminowe. Tak jest narzucona ta gwarancja ze strony właśnie ustawodawcy. Dlatego bardzo istotne jest, aby taką gwarancję wynegocjować z bankiem, dlatego że standardowo wymaga dodatkowych postanowień ze strony banku, dodatkowych umów. Gwarancje bezterminowe nie są wystawiane na co dzień. Następnie mamy gwarancję tranzytową. Tu z kolei chodzi o zabezpieczenie ceł i innych opłat w momencie, kiedy towar jest w tranzycie przewożony przez terytorium innego kraju. Może to być, może on obejmować jeden lub wiele procedur tranzytowych. I te gwarancje mają ściśle określony wzór. On jest zdefiniowany w ustawie, więc tutaj nie można go negocjować. I one również mają charakter bezterminowy, co oznacza, że muszą być te warunki wcześniej uzgodnione z naszym bankiem. Teraz dla odmiany spójrzmy na gwarancję wypłaty nagród w grach losowych. To jest taka gwarancja wystawiona w momencie na rzecz Skarbu Państwa, w momencie, kiedy chcą Państwo zorganizować loterię i starają się Państwo o pozwolenie na taką działalność. I wówczas taka gwarancja jest wystawiana. Ona również ma określoną treść, jeżeli chodzi o termin ważności. Ona tym razem jest terminowa, natomiast zawsze obowiązuje 6 miesięcy dłużej niż trwała loteria, czyli powiedzmy ten okres trwania loterii plus 6 miesięcy to jest ten czas trwania gwarancji loteryjnej. Pytanie się ciśnie, po co w ogóle ta gwarancja jest? No, ona ma generalnie zapewnić, że Państwo jako organizatorzy loterii na pewno przekażą potem nagrody z tej loterii osobom, które zwyciężyły, a także ta gwarancja zabezpiecza szereg innych opłat, które są powiązane z tą gwarancją, z tą loterią, chociażby zapłatę podatku z tego tytułu. Gwarancje akcyzowe to kolejny przykład gwarancji ustawowych. Również to jest gwarancja bezterminowa, więc tutaj znowu musimy negocjować warunki wystawienia takiej gwarancji z naszym bankiem. I ta gwarancja zabezpiecza, czy gwarantuje pokrycie zobowiązań podatkowych. Jednego lub wielu, w zależności od tego, jakie są warunki realizowane. I jeszcze gwarancja stanowiąca zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w ustawie o odpadach. To są tak zwane gwarancje odpadowe w skrócie. Dosyć nowa typ gwarancji, które dopiero od kilku lat funkcjonuje. Związane jest oczywiście z ustawą o ochronie środowiska, o odpadach. I tutaj ta gwarancja ma na celu zabezpieczenie walki ze skutkami, niepożądanymi skutkami, szkodami dla środowiska, które mogą powstać w wyniku prowadzonej działalności przez daną firmę. I tutaj te gwarancje, jakby tak łatwiej to zobrazować, możemy powiedzieć, że one są wystawiane na pewne, wymagane są, aby były wystawione przez pewne firmy, na przykład dajmy na to zakłady chemiczne, czy inne firmy, których działalność może powodować generowanie odpadów, które mogą w przyszłości zaszkodzić środowisku naturalnemu. Również firmy, które zajmują się transgranicznym transportem odpadów, czy zakłady gospodarki komunalnej, które prowadzą składowiska śmieci. To te właśnie podmioty są zobowiązane do wystawiania takich, posiadania takich gwarancji na rzecz oczywiście ustawodawcy. Natomiast one nie tyczą tylko odpadów produkcyjnych, ale również na przykład przetwarzania odpadów, składowania odpadów czy transportu tych odpadów.
Wiemy mniej więcej, czym jest gwarancja bankowa. Omówiliśmy sobie podstawowe cechy tej gwarancji. To teraz zerknijmy na ten wykres i zobaczmy, jak taka gwarancja dokładnie funkcjonuje. Zaczynamy tutaj od podpisania kontraktu, czyli państwo, nasz klient i beneficjent, czyli państwa kontrahent, podpisują umowę. Dajmy na to, chcą państwo wybudować drogę na rzecz beneficjenta, który jest gminą. Gmina zażyczyła sobie oczywiście zabezpieczenia tego kontraktu, budowy drogi poprzez gwarancję dobrego wykonania. I państwo do nas, do banku naszego, zgłaszają się z wnioskiem o wystawienie takiej gwarancji. My przygotowujemy taką gwarancję i wydajemy ją beneficjentowi. Potem państwo realizują kontrakt, droga powstaje w terminie i prawda, gwarancja wygasa. I tutaj w większości przypadków cała ta sprawa gwarancji, życie gwarancji się kończy. Ale czasem jest tak, że niestety do tej realizacji tej drogi w terminie nie doszło. Wówczas beneficjent składa roszczenie z tej gwarancji, czyli chce odzyskać środki, które jego zdaniem są mu należne w związku z niezrealizowaniem przez państwa tego kontraktu w terminie albo odpowiednio zgodnie z warunkami umowy. W tym celu beneficjent zgłasza się do swojego banku. Do banku swojego dlatego, że nasze gwarancje w większości przypadków stanowią, że żądanie zapłaty musi wpłynąć z podpisami potwierdzonymi przez bank beneficjenta, dlatego beneficjent z tym żądaniem skieruje się do swojego banku, a następnie to żądanie zostanie skierowane do nas. My rozpatrzymy to żądanie, sprawdzimy je pod kątem formalnym i jeśli wszystko będzie się zgadzało, to pod koniec tego terminu do wypłaty dokonamy wypłaty z gwarancji. Przekażemy oczywiście środki na konto beneficjenta wprowadzone w banku beneficjenta, które to oczywiście konto będzie wskazane w żądaniu zapłaty. Natomiast do państwa wrócimy później z regresem. No dobrze. Teraz chciałabym państwa powiedzieć państwu parę ciekawostek na temat gwarancji. Kilka nietypowych takich może na pierwszy rzut oka sytuacji, które również mogą w gwarancji mieć miejsce. Gwarancja udzielona za zobowiązania strony trzeciej. Oznacza to, że państwo, mimo że oni, że państwo zlecą nam wystawienie takiej gwarancji, to państwo w ogóle w tej gwarancji swojej nazwy występować nie będą. Ale na przykład państwa spółka zależna, spółka córka przykładowo. Jest taka możliwość, możemy wystawiać gwarancje za spółki powiązane kapitałowo z państwa firmą. Oczywiście trzeba to odpowiednio odnotować w zleceniu gwarancji i wskazać, że ma być to gwarancja wystawiona za zobowiązania strony trzeciej. Następnie gwarancja zabezpieczająca zobowiązania konsorcjum. Jak najbardziej nie muszą być państwo jedynym podmiotem, który w imieniu którego wystawiana jest gwarancja, mogą być państwo również występować w konsorcjum, co się często zdarza chociażby przy przetargach. I wtedy państwo występują w tym konsorcjum i wszystkie firmy również na tej treści gwarancji zostaną odpowiednio wymienione. I w drugą stronę może się zdarzyć, że będzie również kilku beneficjentów, czyli jest cała grupa beneficjentów, którzy są uprawnieni do wypłaty z gwarancji. Taką sytuację, chociaż rzadko, również się spotykamy, ale wtedy w treści gwarancji bardzo istotne jest, aby doprecyzować, jak ma wyglądać ta ewentualna wypłata z gwarancji. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli przykładowo trzech beneficjentów, to nie będziemy wiedzieli, komu tak naprawdę i cała trójka przyjdzie z żądaniem, nie będziemy wiedzieli, komu powinniśmy wypłacić. Dlatego też wtedy prosimy w czasie wystawiania gwarancji, aby dokładnie określić przykładowo trzech beneficjentów i każdy z beneficjentów może żądać do 1/3 wysokości kwoty gwarancji i wtedy sytuacja jest jasna. Ewentualnie może być wskazany główny przedstawiciel tego beneficjenta i tylko on będzie miał prawo do złożenia żądania zapłaty. Bądź nawet spotkałam się z taką sytuacją, że wymagane były podpisy wszystkich trzech beneficjentów na żądaniu, a byli to beneficjenci z różnych krajów i naprawdę to żądanie zapłaty krążyło po całej Europie, aż wreszcie trafiło do nas na biurko i zostało rozpatrzone. Jeszcze ciekawy aspekt, czyli objęcie gwarancją zobowiązań powstałych wcześniej. Czyli to, o czym wspominałam, że zwykle wystawiamy gwarancję ważną od dnia wystawienia lub od daty przyszłej, tak jak państwa kontrakt przewiduje. Zdarza się jednak, że musimy zachować ciągłość zabezpieczenia, na przykład w gwarancjach najmu. To są takie sytuacje
specyficzne, ale zdarza się czasami, że mieli Państwo gwarancję ważną do 30 maja, mamy 15 czerwca i nagle Państwo stwierdzają, że powinni Państwo 15 dni temu mieć już nową gwarancję. Beneficjent też to przeoczył, Państwo przeoczyli, ale jednak warunki umowy stanowią, że powinna być ciągłość zabezpieczenia. W związku z tym proszę nas Państwo, żebyśmy wystawili gwarancję jak najszybciej, ale żeby była ona ważna od 1 czerwca, dlatego że tamta gwarancja skończyła się 30 maja. My byśmy wystawili gwarancję z datą, która obejmowałaby zobowiązania powstałe od 1 czerwca. I wtedy mieliby Państwo ciągłość zabezpieczenia. Tak jak mówię, często w gwarancjach najmu są takie sytuacje, gdzie mają Państwo bardzo dużo tych klientów, bardzo dużo lokali handlowych i czasami gdzieś to umyka. To wtedy taka jest okoliczność. Tylko ważne jest to, że nie może to być za bardzo cofnięcie się w czasie. Nasz bank dopuszcza wystawienie gwarancji z terminem 30 dni wstecz, czyli jeżeli dzisiaj jest 15 czerwca, moglibyśmy wystawić tą gwarancję obejmującą zobowiązania powstałe od 16 maja, czyli zeszłego miesiąca. Dobrze. To była taka odskocznia, prawda, takie przykłady. Natomiast teraz chciałabym, żebyśmy się skupili na kilku ważnych zapisach gwarancji. Chciałabym podkreślić, że one są bardzo ważne nie tylko dla banku, nie tylko dla beneficjenta, ale również dla państwa, ponieważ w tych klauzulach często zawarte są pewne zapisy, które w jakiś sposób chronią właśnie państwa interesy i przy negocjacji treści gwarancji warto mieć tą wiedzę, warto zwrócić uwagę beneficjentowi na pewne aspekty i powiedzieć właśnie beneficjentowi, że drogi beneficjencie, tu jednak wolałbym zachować te zapisy, bo tak jak mówię, będzie to dla Państwa korzystne. Pierwszą taką chyba klucz całej gwarancji, najważniejszym zapisem tej gwarancji jest tak zwana klauzula identyfikacyjna, czyli nasze opisane dokładnie, w jaki sposób musi wpływać żądanie zapłaty do banku, żeby w ogóle mogło być przez bank rozpatrzone. Beneficjenci bardzo często wręcz nie chcą tego zapisu, twierdzą, że wystarczy ich oświadczenie i bank nic więcej nie musi robić, zasłaniając się właśnie bezwarunkowością gwarancji. Natomiast nie do końca tak jest. Ten zapis jest dla państwa bardzo istotny, bo on głównie chroni państwa interesy, dlatego że ten zapis podkreśla, kto może to żądanie zapłaty złożyć i jak ono musi być przygotowane, aby bank mógł być pewien, że żądanie składa ten podmiot upoważniony, że nie ktoś zobaczył treść gwarancji i po prostu wysłał prośbę o wypłatę i swój numer rachunku, tylko właśnie te dokumenty zostały przygotowane przez podmiot uprawniony do tego w konkretnej sytuacji. W naszych treściach gwarancji standardowo ta klauzula wygląda tak, jak Państwo widzą może w tej chwili na ekranie, czyli wymagamy pośrednictwa banku beneficjenta, który potwierdzi nam, że podpisy złożone na tym żądaniu zapłaty należą do osób do tego uprawnionych zgodnie, prawda, z kartą wzorów, z KRS-em, czyli mamy pewność, że ten dokument został rzeczywiście przygotowany przez podmioty i podpisany przez osoby do tego upoważnione. Alternatywą może być potwierdzenie notarialne, ale i podpisów, i reprezentacji. Następnie klauzula regulująca przenaszalność praw z gwarancji. My co do zasady mamy taki zapis w treści gwarancji, że uprawnienia z niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone bez pisemnej zgody banku. Oczywiście chodzi tutaj o zmianę beneficjenta, czyli tak zwaną cesję praw z gwarancji. Oczywiście to jest takie zabezpieczenie też trochę też dla państwa, żeby państwo wiedzieli, kto dokładnie tym beneficjentem jest od początku do końca, żeby nagle nie okazało się, że następuje cesja i nagle tym podmiotem uprawnionym do uzyskania pośrednio przez nas, ale tak naprawdę od państwa tych środków jest firma całkowicie państwu nieznana. Natomiast są pewne uwarunkowania rynkowe, sytuacja rynkowa wymusiła, żeby taką sytuację, że w większości gwarancji najmu rzeczywiście ta cesja jest wymagana. Dlatego, że jak państwo wiedzą, chociażby galerie handlowe bardzo często zmieniają właścicieli i żeby nie robić co kilka miesięcy nowej gwarancji, to tam rzeczywiście ten zapis o cesji się pojawia. Ale znowu, żeby zabezpieczyć państwa interesy, ten zapis o cesji wygląda tak, jak tutaj państwo widzą. W naszym banku wymagamy, aby była to cesja praw w całości z przeniesieniem lub w pewnych wypadkach bez przeniesienia praw z umowy i musimy być zawiadomieni o takiej cesji w taki sam sposób, jakby beneficjent składał żądanie zapłaty, czyli znów weryfikacja podpisów. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa,
Oczywiście zawiadomienie składa dotychczasowy beneficjent. I kolejna klauzula to jest, czyli ilość dni na wypłatę. I tutaj właśnie jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo często w codziennej pracy spotykamy się, że beneficjent oczekuje jak najkrótszego czasu na wypłatę. Natomiast w naszych standardowych zapisach jest to 14 dni od otrzymania przez bank żądania zapłaty. Nie jest tak dlatego, tak, to jest dosyć długi okres, przyznaję, ale to nie jest dlatego, że my oczekujemy od tyle czasu zajmie nam przygotowanie, opracowanie tych dokumentów, sprawdzenie ich oryginalności. My jesteśmy gotowi do wypłaty praktycznie następnego dnia. Natomiast celowo ten okres jest długi i to jest takie zabezpieczenie dla państwa. Dlatego, że w 14 dni mają państwo czasu, to jest dosyć długi okres, na negocjacje z beneficjentem, na ewentualne próby dogadania się, żeby on wycofał to żądanie zapłaty, co na pewno byłoby, prawda, takie polubowne rozwiązanie byłoby dla państwa bardziej komfortowe, bardziej przyjemniejsze jako zakończenie tego kontraktu. Natomiast w drugą stronę, jeśli beneficjent nie będzie chciał z państwem rozmawiać, nie będzie chciał w ogóle podejmować żadnych negocjacji, to te 14 dni dają państwu realną szansę na uzyskanie sądowego zakazu wypłaty z tej gwarancji. W krótszym okresie czasu raczej nie będzie to możliwe. Dlatego tak ważne jest naszym zdaniem tutaj, żeby ten okres 14 dni został zachowany. Oczywiście nie zawsze jest to niemożliwe. Czasami beneficjenci tutaj twardo przy swoim obstawiają, że ten okres musi być dłuższy i wtedy to minimum, które możemy wpisać do gwarancji, to 5 dni roboczych lub 7 dni kalendarzowych. I następnie prawo, jakiemu podlega gwarancja i właściwość sądu. Tak jak wspomniałam wcześniej, 99% gwarancji w naszym banku wystawianych jest pod prawo polskie, a miejscem jurysdykcji jest Warszawa, czyli siedziba naszego banku. Czasami, jeżeli tego kontrakt wymaga, a gwarancja jest nieprzenaszalna, możemy tutaj zastosować prawo beneficjenta, ale to naprawdę, przepraszam, lokalizację beneficjenta, jeżeli chodzi o sąd, ale to naprawdę w uzasadnionych przypadkach raczej trzymamy się tego zapisu standardowego, czyli prawo polskie i sąd właściwy dla Warszawy. No ale powiedzą państwo, że czasami zdarza się, że całkiem często, że beneficjent jest z zagranicy i on oczekuje gwarancji wystawionej pod własne prawo, prawo lokalne, które zna najlepiej. I wtedy, poza przypadkami, kiedy rzeczywiście możemy wystawić gwarancję pod prawo obce, wtedy najczęściej proponujemy państwu skorzystanie z regwarancji. I właśnie, to jest ten temat, który zawsze budzi państwa niepokój, bo do końca nie wiadomo, o co chodzi, więc przyjrzyjmy się temu schematowi i omówmy dokładnie, jak taka regwarancja w ogóle funkcjonuje. Mamy więc podpisany kontrakt, państwo jako zleceniodawca, nasz klient i beneficjent, czyli ta druga strona. Przykładowo podpisali państwo kontrakt, w wyniku którego chcą państwo zakupić maszynę, jakąś maszyną do produkcji od beneficjenta, który jest producentem tej maszyny i jest firmą włoską. W związku z tym beneficjent włoski powiedział, oczywiście w ramach tego kontraktu przygotuję dla was tą maszynę, wyprodukuję ją i prześlę do Polski, ale chciałbym mieć pewność, że otrzymam za to zapłatę. W związku z tym proszę cię o wystawienie gwarancji zapłaty, tak? Czyli tego zagwarantowania, że na pewno po wykonaniu kontraktu, po wyprodukowaniu tej maszyny, przekazaniu jej do Polski, tą zapłatę otrzymam. Ale beneficjent mówi, że chciałby dla pewności mieć jednak tą gwarancję wystawioną pod prawo włoskie, bo to jest prawo jemu znane i czułby się z tym bardziej komfortowo. W związku z tym państwo przychodzą do nas z takim problemem i my proponujemy państwu skorzystanie właśnie z regwarancji. W tym celu kontaktujemy się z bankiem z naszej grupy BNP lokalnie we Włoszech. Mamy BNP jest na całym świecie, także we Włoszech również. Kontaktujemy się z naszymi kolegami z banku BNP we Włoszech. Przedstawiamy mu całą tą sytuację i pytamy, czy byłby zainteresowany wzięciem udziału w tym przedsięwzięciu.
przedsięwzięciu. Oczywiście odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. Ustalamy treść, ustalamy koszty, to wszystko Państwo oczywiście wiedzą. I beneficjent również tu jest włączony w razie potrzeby, jeżeli chodzi o negocjacje treści gwarancji. Jak już wszystkie cztery strony się tak naprawdę zgodzą na warunki, które ustaliliśmy wspólnie, wówczas my wystawiamy regwarancję. My stajemy się tym bankiem regwarantem. Wystawiamy regwarancję i zlecamy w tej regwarancji wystawienie gwarancji lokalnej bankowi włoskiemu. I to właśnie ten bank włoski jest wystawcą tej finalnej lokalnej gwarancji podlegającej pod prawo włoskie, ewentualnie w języku włoskim, jeśli taki był wymóg beneficjenta i beneficjent czuje się w pełni zaspokojony. Jako ciekawostkę powiem, że zawsze regwarancja jest ważna, kończy się dokładnie 15 dnia po wygaśnięciu gwarancji lokalnej. Dlatego, że jeżeli żądanie z tej gwarancji włoskiej wpłynie do banku włoskiego ostatniego dnia ważności gwarancji, no to musimy jeszcze my te 15 dni dłużej zabezpieczać, ponieważ musi mieć czas bank beneficjenta na zweryfikowanie tego żądania, na jego ewentualne, prawda, jakieś odrzucenie albo właśnie przyjęcie i potem ten bank dopiero będzie mógł do nas wrócić z regresem. Czyli jednym słowem jest taka sytuacja, że na przykład beneficjent wysłał tę maszynę, ale nie otrzymał od państwa płatności, stwierdza, że no coś tutaj nie zostało dopełnione tak, jak powinno być i on by chciał te środki otrzymać z tytułu gwarancji bankowej, którą posiada, gwarancji zapłaty. I wówczas beneficjent zgłasza się do banku wystawcy tego lokalnego, który wystawił tą gwarancję we Włoszech, z roszczeniem. No i tam potem oczywiście jest ten proces wypłaty z gwarancji, weryfikacji tego żądania wypłaty. Bank beneficjenta wypłaca beneficjentowi te środki, a następnie zgłasza się do nas z tą informacją, że było roszczenie, że dokonał wypłaty i prosi o zwrot tych środków. My płacimy kwotę tego roszczenia, a do państwa wracamy z regresem. Czyli jednym słowem jest to taki bardziej rozbudowany proces. Mamy tutaj ten dodatkowy bank. I jest to sytuacja zwykle wykorzystywana w przypadku, kiedy właśnie beneficjent jest podmiotem zagranicznym i oczekuje gwarancji zabezpieczającej swoje interesy podporządkowanej pod to prawo jego lokalne, czyli dla nas jest to prawo obce. Aby wystawić gwarancję, nasz bank musi otrzymać od państwa zlecenie wystawienia gwarancji. Takie zlecenie może być w formie papierowej, podpisane tradycyjnie lub podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z reprezentacją. Inną formą złożenia zlecenia jest nasza platforma Go Online Business i to jest rozwiązanie, które my jak najbardziej Państwu polecamy. Dlaczego polecamy korzystanie z Go Online Business? Nasi klienci za pośrednictwem tej platformy mogą złożyć zlecenie wystawienia nowej gwarancji oraz aneksu do aktualnej gwarancji. Posiadacie Państwo dostęp do wszystkich pobranych oraz przyszłych kosztów i prowizji dotyczących danej gwarancji. Widoczne jest dostępne saldo linii kredytowej. Za pośrednictwem Go Online Business można zlecić weryfikację zlecenia pracownikowi banku oraz zlecić przygotowanie draftu gwarancji przez pracownika banku. Widoczne są cesje oraz roszczenia dotyczące danej gwarancji. I to, co też myślę jest bardzo ważne, za pośrednictwem Go Online Business możecie Państwo bez żadnych dodatkowych kosztów wygenerować samodzielnie standardowy wzór gwarancji bankowej, który następnie możecie przesłać do beneficjenta w celu akceptacji. Nasz proces wystawiania gwarancji jest w pełni zautomatyzowany. Może odbyć się zupełnie bez użycia papieru. Za pośrednictwem Go Online Business możecie Państwo samodzielnie wygenerować standardowy wzór gwarancji, następnie zlecić naszemu bankowi wystawienie gwarancji w formie elektronicznej. My taką gwarancję przygotujemy. Będzie to plik PDF podpisany przez pełnomocników banku przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, a następnie te gwarancje wyślemy albo do państwa, albo do beneficjenta mailem. Zatem cały ten proces może odbyć się bez użycia papieru. Do gwarancji, która jest aktywna, możemy wystawić aneks, czyli zmianę, ale nie może to być zmiana niekorzystna dla beneficjenta.
Najczęściej wystawiamy zmiany, które polegają na podwyższeniu kwoty gwarancji lub przedłużeniu terminu jej ważności. I na wystawienie takiej zmiany nie wymagamy zgody beneficjenta. Jeśli zdarzy się sytuacja, że będzie konieczne obniżenie kwoty gwarancji lub na przykład skrócenie terminu jej ważności, to my możemy wystawić taki aneks, ale po otrzymaniu pisemnej zgody od beneficjenta i zgoda taka musi być podpisana zgodnie z reprezentacją beneficjenta, a jego podpisy musi potwierdzić nam bank beneficjenta. Dobrze. W takim bądź razie postawmy się teraz w roli beneficjenta gwarancji, bo do tej pory myśleliśmy ciągle pod kątem tego, że to państwo nam zlecają wystawienie gwarancji i wtedy po prostu pod tym kątem patrzyliśmy. Ale czasami jest tak, że to państwo są beneficjentem tej gwarancji i pojawiają się takie wątpliwości, czy ten dokument, który otrzymałem, na pewno spełnia, zabezpiecza moje interesy. Więc tutaj chciałabym Państwu podpowiedzieć, na co powinni Państwo zwrócić uwagę, jeśli otrzymują Państwo gwarancję od banku obcego. Po pierwsze, patrzymy na nazwę, adres beneficjenta, czyli państwa, dane zleceniodawcy, czy te i plus umowa, czyli te dane, które są podstawą do wystawienia tej gwarancji, czy to wszystko jest prawidłowe. Następnie zwracamy uwagę na kwotę, czy jest ona zgodna z państwa kontraktem, który państwo podpisali. Patrzymy na zapis słowny i cyfrowy, to jest bardzo ważne, żeby to było zgodne. Patrzymy na termin ważności gwarancji i po pierwsze, czy on jest zgodny z tym, co przewiduje umowa. I po drugie, czy dla państwa interesie, czy ta gwarancja kończy się w dniu roboczym, co do zasady powinna. Tam są pewne warunki, że ona i tak pewnie, zapewne będzie zgodnie z prawem przedłużona do kolejnego dnia, ale lepiej mieć ten dzień roboczy i wtedy mają państwo taki komfort, że mogą państwo nawet ostatniego dnia ważności gwarancji swobodnie złożyć to żądanie, ponieważ bank jest czynny. Dodatkowe dokumenty wymagane przy żądaniu, czyli jeżeli gwarancja ma być warunkowa, to czy te dokumenty, które tam są opisane, dokładnie oddają to, co państwo zawarli w umowie. Z punktu widzenia beneficjenta oczywiście najlepiej jest, żeby taka gwarancja była po prostu, polegała tylko na złożeniu oświadczenia, że druga strona nie wywiązała się ze swoich zobowiązań bez żadnych dodatkowych dokumentów. Potem zwracamy uwagę na prawo i sądownictwo, czyli z państwa jako beneficjenta perspektywy najlepiej oczywiście jest, żeby to była gwarancja wystawiona pod prawo polskie, bo państwo to prawo będą znali najlepiej, no i sąd gdzieś lokalizacyjnie najbliżej państwa. I dalej redukcja kwoty. Jeżeli gwarancja przewiduje redukcję kwoty, na przykład jest to gwarancja dobrego wykonania i rękojmi, to bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, czy te daty są zgodne z realiami, które zostały opisane w kontrakcie. I na koniec przenaszalność praw z gwarancji, czyli tak zwana cesja praw z gwarancji. Jeżeli są państwo beneficjentem i wiedzą państwo, że raczej nie będą się państwo sprzedawać, dzielić, spółka coś nie będzie się działo, to naprawdę lepiej jest, żeby tej cesji nie było, żeby byli państwo jedynym podmiotem uprawnionym do uzyskania środków z wypłaty z tej gwarancji. Jeszcze chciałybyśmy powiedzieć o polityce, zielonej polityce naszego banku. Nasz bank jakiś czas temu, nie tylko my tutaj w Polsce, ale cała grupa BNP na świecie podjęła decyzję o zaprzestaniu wspierania wszelkich projektów związanych, które szkodzą środowisku, związane z wydobyciem węgla, budową nowych elektrowni węglowych, czy także wspieranie branży tytoniowej. Za to skupiamy się na wspieraniu tych sektorów energetyki, które jakby rozwijają tutaj te zielone źródła czy odnawialne źródła energii. Natomiast każde zlecenie, które wpłynie do banku, albo każde zapytanie, które wpłynie do banku, powiązane pośrednio nawet z węglem, jest przez nas bardzo dokładnie analizowane. Podchodzimy do tematu bardzo indywidualnie, dlatego warto pytać, warto się tutaj z nami komunikować. My jesteśmy od tego, żeby odpowiedzieć na państwa pytania w tym zakresie i jak tylko będziemy mogli tutaj wziąć udział w takiej transakcji, to na pewno z wielką przyjemnością to zrobimy. To część merytoryczną mamy za sobą. Mamy nadzieję, że
Miło się Państwo nam słuchało, a teraz chciałybyśmy odpowiedzieć na Państwa pytanie, które mogli Państwo zadawać na czacie i jednocześnie prosimy również w dalszym ciągu o ich zadawanie, jeśli mają Państwo taką chęć, a my postaramy się na nie odpowiedzieć. To pierwsze pytanie. Jaki jest czas trwania najdłuższej gwarancji bankowej pod postępowanie przetargowe wystawionej przez bank? O tym, jak długi musi być termin gwarancji przetargowej, dowiemy się ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przyznam szczerze, że chyba w CIVC jest to z reguły najczęściej 60, 90 dni, 30 dni. Nie spotkałam się do tej pory z dłuższym terminem ważności. 120 dni, chyba 120 dni, tak. Nie spotkałam się z dłuższymi gwarancjami. Oczywiście my działamy na Państwa zlecenie, tak więc wystawimy taką gwarancję na taki termin, jaki Państwo wskażecie nam w zleceniu. Pamiętajmy, że przetargi się przesuwają, to chyba tak. Państwo doskonale wiedzą i zdarza się rzeczywiście, że taka gwarancja ostatecznie trwa prawie rok. Ponad rok czasami, dokładnie. Tak, bo ciągle ten przetarg się przesuwa albo jest, no coś tam jest zmieniane i rozbudowywane. Tak, dokładnie. Tak. Więc tutaj to jest czasami bardzo długi okres. Teraz może ja przeczytam kolejne pytanie. Czy bank udziela tak długich gwarancji bankowych na takie długie okresy, jak na przykład realizacja kontraktu 26 miesięcy, zaś gwarancja jakości w ofercie przetargowej równa 10 lat, a więc dobre wykonanie NWK 26 miesięcy, a potem rękojmia rozpoczynają się zaraz później i trwa jeszcze 10 lat. Generalnie to jest oczywiście gwarancja bardzo długa, natomiast my wiemy o tym, że takie kontrakty jak najbardziej są zawierane, tylko że w takim przypadku najczęściej proponujemy Państwu wystawienie gwarancji krótszej, a potem oczywiście z biegiem czasu ona będzie przedłużana. Czyli ta pierwsze 26 miesięcy w tym przypadku, które tutaj Państwo przywołali, będzie na dobre wykonanie i ona jak najbardziej będzie, a potem zgodnie z Państwa umową z nami, ta gwarancja będzie wystawiona na jak najdłuższy czas, jak Państwa umowa z nami przewiduje, a później oczywiście ona po jakimś czasie może być przedłużona, na przykład w połowie jej trwania, jeśli Państwa umowa z nami już na to pozwoli, ona oczywiście będzie przedłużona. Natomiast tak standardowo przyjęte jest, że gwarancje do 8 lat maksymalnie, jeżeli oczywiście Państwa umowa z nami to dopuszcza. Dłuższe gwarancje tu już wymagają zgody grupy, także raczej kierujemy się zapisami Państwa umowy, które są wynegocjowane, nie dłuższe niż 8 lat, a potem oczywiście tą gwarancję wydłużymy. Czy mogłyby Pani opisać różnicę między gwarancją bankową wykonania 2 w 1, z sumowaniem wartości i bez sumowania wartości na jakimś przykładzie w praktyce? Czyli gwarancja dobrego wykonania i rękojmi. Gwarancja z sumowaniem. Na przykład wystawiamy gwarancję na kwotę 150 tysięcy złotych. To jest zobowiązanie banku. I taka gwarancja posiada zapis, że dobre wykonanie jest na kwotę 100 tysięcy. To znaczy, że beneficjent w okresie dobrego wykonania z tej gwarancji może maksymalnie wypłacić kwotę 100 tysięcy. I nawet jak ją wypłaci, to gwarancja nadal jest ważna, bo od momentu, w którym wchodzi rękojmia, nasza gwarancja już jest na kwotę 50 tysięcy i to jest kwota, z której nasz beneficjent może skorzystać. Zatem całkowite zobowiązanie banku w takiej gwarancji z sumowaniem to jest kwota 150 tysięcy złotych i to jest kwota, którą my obciążymy Państwa limit gwarancyjny. Myślę, że częściej chyba spotykamy się z gwarancjami 2 w 1 bez sumowania, czyli wystawiamy gwarancję na kwotę 150 tysięcy złotych i całą tą kwotę beneficjent może wypłacić w okresie dobrego wykonania umowy i wówczas gwarancja już wygasa. Jeśli beneficjent nie wypłaci tej kwoty, to jeśli ona zredukuje się do 50 tysięcy, to w okresie rękojmi może skorzystać już tylko z tej kwoty. I tu zobowiązanie jest tak naprawdę na tą kwotę, która obowiązuje w okresie dobrego wykonania umowy. Coś jeszcze chcesz? Nie, mam nadzieję, że jest to jasne. W jaki sposób beneficjent może wycofać ewentualne żądanie wypłaty? Proszę Państwa, dokładnie w taki sam sposób, jaki je złożył, czyli za pośrednictwem swojego banku oficjalnie oświadcza, że jednak rezygnuje i wycofuje żądanie zapłaty.
czy bank weryfikuje kontrakt, który ma być zabezpieczony gwarancją. W BNP nie weryfikujemy kontraktów, które zabezpieczamy gwarancjami. Działamy na państwa zlecenie i my warunki, które zamieszczamy w gwarancji, bierzemy z państwa zlecenia. Nie prosimy o dostarczenie kontraktu, nie badamy tych kontraktów. Prosimy tylko o państwa zlecenie. W prezentacji wskazane były gwarancje tranzytowe, celne. Proszę o potwierdzenie, czy BNP je oferuje oraz czy mogą być wystawiane w ramach posiadanych limitów na gwarancje celne dopuszczenia do obrotu. Gwarancje celne to są, tak jak mówiłam, gwarancje ustawowe. One są dosyć gwarancjami niestandardowymi, dlatego aby je u nas wystawić, jak najbardziej oczywiście mamy je w ofercie, te gwarancje są u nas wystawiane, natomiast muszą one być przewidziane w państwa umowie z nami, tej umowie o linię gwarancyjną. Czyli muszą do państwa, wtedy są państwo proszeni o poinformowanie nas, że ten typ gwarancji państwa konkretnie interesuje, ponieważ to są gwarancje bezterminowe, one muszą być odpowiednio w naszych umowach o linię z państwem opisane. Muszą być spełnione szereg różnych tam dodatkowych jak najbardziej warunków i wówczas oczywiście takie gwarancje dla państwa wystawiamy. Mamy wielu klientów, którzy z powodzeniem tych gwarancji celnych wystawiają u nas całkiem sporo. Jak możemy sprawdzić, czy gwarancja papierowa została poprawnie podpisana przez bank? Zawsze możecie państwo poprosić o dołączenie do gwarancji pełnomocnictw pracowników banku, którzy złożyli podpis na gwarancji. My w tej chwili takie pełnomocnictwa posiadamy już w wersji elektronicznej i wyślemy je do państwa mailem. Jeśli nadal macie państwo wątpliwości, czy dana gwarancja jest poprawnie podpisana przez pełnomocników banku, proponujemy udać się do swojego banku i złożyć w nim takie zlecenie, żeby państwa bank przesłał do banku, który wystawił gwarancję, komunikat SWIFT z prośbą o potwierdzenie autentyczności danej gwarancji oraz potwierdzenie, że osoby, które podpisały tą gwarancję, faktycznie mogą reprezentować w tym zakresie bank. Tak, komunikaty SWIFTowe zawsze są najlepszym potwierdzeniem. Tak, więc przy potwierdzeniu wiarygodności gwarancji najlepsza jest komunikacja SWIFTowa między bankami, między państwa bankiem i bankiem, który wystawił gwarancję. To jest taki pewność, że na pewno miała miejsce transakcja, bo bank po prostu to potwierdza w tym systemie konkretnym, nie drogą mailową, nie telefoniczną, ale właśnie w tym szyfrowanym systemie bankowym. Tak. Tu sobie upatrzyłam dwa pytania, jeśli pozwolisz. Tak, oczywiście. Pierwsze, w jaki sposób można wystąpić o celne gwarancje tranzytowe? Czy są dostępne dla wszystkich klientów banku? To dokończenie tego, co mówiłam wcześniej. Zapraszamy do kontaktu z państwa doradcą, potem z nami. Omówimy warunki, powiemy dokładnie, co muszą państwo, jakie muszą państwo warunki spełnić, żeby takie gwarancje, takie finansowanie na bezterminowe gwarancje uzyskać. I jak najbardziej tak, bank jest zawsze chętny do współpracy z państwem, także zapraszamy do kontaktu i wtedy omówimy już konkretne warunki wystawienia takich gwarancji. I jeszcze jedno pytanie, które tutaj zwróciłam uwagę. Czy w omówionym przykładzie dotyczącym wystawienia regwarancji koszty jej wystawienia i utrzymania są wyższe niż w przypadku wystawienia standardowej gwarancji bankowej? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, czyli tak zwane to zależy. To zależy od tego, jak państwo ustalą z beneficjentem. Dlatego, że często zdarza się, że państwo pokrywają koszty wystawienia naszej regwarancji po naszej stronie. To jest taki koszt, taki jak gwarancji niestandardowej. Natomiast w drugą stronę zdarza się, że tą część zagraniczną, czyli koszty banku zagranicznego, pokrywa beneficjent. Tak po prostu doszło do takiego porozumienia, że każdy pokrywa koszty swojego banku, czy tam lokalnego banku i wtedy rzeczywiście te koszty się rozkładają. Jeśli jednak do takiego porozumienia nie dojdzie i państwo pokrywają całość kosztów, to tak, te koszty są lekko wyższe, dlatego że jeszcze musimy to uwzględnić od koszty banku, którego lokalnego, który również tutaj obsługuje tą lokalną gwarancję. Tutaj nie mogę podać skali, dlatego że są to bardzo różne koszty. My tutaj praktycznie na całym świecie wystawiamy te gwarancje. I właśnie i to zależy, jakie tam lokalnie są warunki, ale oczywiście w momencie, kiedy państwo przychodzą do nas z takim tutaj propozycją wzięcia udziału w kontrakcie i wystawieniu tej regwarancji, to my zanim w ogóle przystąpimy do całej tej pracy, to my państwu dokładnie
Państwa poinformujemy, jakie będą koszty. Nasze koszty Państwo znają, mają Państwo je w tabeli i ewentualnie w umowie wynegocjowane. Natomiast koszty banku zagranicznego zawsze będą Państwo znali, zanim podejmą ostateczną decyzję, czy będą brali udział w tej transakcji, czy też nie. Czy wystawienie przedłużenia gwarancji z datą wstecz 30 dni dotyczy wszystkich rodzajów gwarancji? Ja tylko może wyjaśnię, że my nie wystawiamy gwarancji z datą wstecz, bo data wystawienia gwarancji jest zawsze bieżąca. Po prostu w treści gwarancji dodajemy zapis, że nasza gwarancja obejmuje zobowiązania powstałe na przykład od 1 czerwca 2022. I przy gwarancjach kontraktowych jak najbardziej taki zapis stosujemy, ale od naszego klienta, który zleci nam taką gwarancję, poprosimy, aby złożył oświadczenie, że na dzień złożenia zlecenia nie ma przesłanek do wypłaty z takiej gwarancji. Zgodnie też z opinią naszego biura prawnego nie stosujemy tego zapisu dotyczącego zabezpieczenia wstecz dla gwarancji ustawowych, tak, celnych, tranzytowych. Tam gwarancja wchodzi w życie zawsze w dniu wystawienia. Mm-hmm. O przetargowej masz ochotę odpowiedzieć? Wiesz co, nie przeczytałam tego. Jaki jest czas trwania najdłuższej gwarancji bankowej dla NWK i wystawionej przez bank? Z doświadczenia powiem Państwu, że spotkałam się z gwarancjami na 10 lat, ale na taką gwarancję pozwalały indywidualne warunki naszego klienta, które były zawarte w umowie z bankiem. Zatem najdłuższy czas gwarancji jest to taki, jaki Państwo otrzymacie w ofercie od banku i który będzie wskazany w umowie. Dobrze, to ja się podejmę tego dłuższego zapytania. Postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą PZP, robota budowlana na 26 miesięcy realizacji, orientacyjna wartość kontraktu to 50 milionów, czyli NWK 10%. Standardowo zwykle jest tak, że gwarancje są na około 10% kontraktu. Gwarancja jakości na 10 lat. Czy bank podejmie się wystawienia takiej gwarancji bankowej? I jak wygląda taka gwarancja bankowa? Czy ma na jednym dokumencie bank wydaje taką gwarancję bankową? Czy bank wystawia taką gwarancję zgodnie z artykułem PZP, czyli na jedynie 5 lat, potem na kolejne 5 lat w przypadku rękojmi? Jaki okres miała najdłuższa wystawiona przez bank gwarancja i pod przetargi? Czyli tu znowu, tutaj wchodzimy w te ustalenia indywidualne państwa z nami. One zawsze są określone, jak Państwo przychodzą do nas i otwierają linię gwarancyjną, ponieważ każda gwarancja jest zabezpieczona linią gwarancyjną, to wtedy negocjujemy te warunki. Negocjujemy czasami linię pod jedną, tylko konkretną gwarancję, czasami pod całą gamę gwarancji, którą będą chcieli Państwo wystawić. I tutaj tak naprawdę odpowiedź znajdzie się właśnie w tej umowie. Tak jak mówię, bank nie wystawia bardzo długich gwarancji, ale zdarzają się czasami, bo mamy klientów, którzy mają takie dłuższe gwarancje. To wszystko zależy od tych negocjacji, od ustaleń między nami. Natomiast oczywiście jak najbardziej te gwarancje kontraktowe są przez nas wystawiane, bardzo chętnie zresztą. Także tutaj też musielibyśmy po prostu porozmawiać o tym na konkretnym przypadku, na konkretnym kliencie i na pewno znaleźlibyśmy jakieś rozwiązanie, aby taką gwarancję dla Państwa wystawić. Jaki jest koszt orientacyjny uzyskania gwarancji? Koszty są wskazane w naszej taryfie opłat i prowizji. Ta taryfa jest dostępna na stronie internetowej banku, ale ci z Państwa, którzy mają z bankiem zawartą umowę, w ramach której mogą wystawiać gwarancję, też prowizje mogą mieć wskazane w tej umowie. Zatem w pierwszej kolejności proszę sprawdzić w swojej umowie, czy tam są indywidualne prowizje dotyczące wystawienia gwarancji. Jeśli nie, to pobierzemy te prowizje zgodnie z obowiązującą w naszym banku taryfą opłat i prowizji. To był ten koszt. Czy jest możliwość aneksu od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji, na przykład zmiana od daty wystawienia gwarancji na konkretną datę? Powiem szczerze, że to będzie zależało od tego, czy będzie to zmiana na niekorzyść beneficjenta, czy nie. Ale tak zastanawiając się, jeżeli będzie to aneks, a pierwotnie, bo tak rozumiem, że wystawiamy aneks, tak, a pierwotnie była od daty wystawienia i teraz chcemy zmienić na konkretną datę. Nie ma takiej potrzeby tak naprawdę, bo ta gwarancja, aneks jest jakby kontynuacją tej gwarancji. Natomiast jest taki rzeczywiście przypadek, kiedy gwarancja zawiera w sobie zapis, że ona wchodzi w życie od momentu jakiegoś zdarzenia, podpisania umowy, to wtedy możemy zmienić na konkretną datę już.
jak wiemy, że umowa została zawarta. Ale nie praktykujemy raczej zmiany daty obowiązywania w przypadku aneksów, od kiedy wchodzi w życie. Natomiast w aneksach często wpisujemy, kiedy aneks wchodzi w życie, prawda? Czyli wpisujemy, że na przykład aneks obowiązuje od 24 maja, a gwarancja obowiązuje do 23 i teraz zostawiamy aneks i on obowiązuje do 24 maja na kolejne 12 miesięcy. Jakie są formy zabezpieczenia linii gwarancyjnej lub pojedynczej gwarancji względem banku? Jak długo może trwać proces wystawienia gwarancji poza linią gwarancyjną? Tutaj też to są bardzo indywidualne sytuacje. Ja spotkałam się z zabezpieczeniami różnymi. Są to na przykład kaucje, jest to hipoteka, gwarancja grupowa. Tak więc nie odpowiem na to pytanie szczegółowo. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani linią gwarancyjną lub wystawieniem pojedynczej gwarancji w naszym banku, prosimy o kontakt z doradcą i doradca już poprosi Państwa o złożenie stosownego wniosku, załączenie dokumentów i myślę, że wtedy doradcy będzie łatwiej Państwu też wskazać ten horyzont oczekiwania na wystawienie gwarancji, czy to w ramach linii, czy poza linią i jakie zabezpieczenia będziecie Państwo musieli dostarczyć. Dokładnie. To też, prawda, praca analityków, prawda, naszych, więc dokładnie. Analiza kondycji finansowej spółki. Także tutaj na pewno jakieś rozwiązania, one oczywiście są negocjowane i też Państwo tutaj godzą się na pewne warunki, bank się godzi na pewne warunki i wtedy dochodzi do wyboru tych najlepszej formy zabezpieczenia. Jakie trendy obserwują Państwo w ostatnim czasie, jeśli chodzi o wartość i terminy obowiązywania gwarancji? Czy ulegają one zwiększeniu, podwyższeniu? Czy często zdarzają się roszczenia wypłaty gwarancji przez beneficjenta? To po prostu podzielę to pytanie na kilka części. Czyli czy widzimy zmianę wartości i terminów obowiązywania gwarancji? Prawdę mówiąc, Nie, to jest chyba, utrzymuje się mniej więcej tak samo, tak jak mówiłyśmy, czyli kontraktowe na rok do 3 lat, potem rękojmia na konkretny okres, im dłuższy, tym lepszy dla beneficjenta, więc one są dłuższe. Klienci często składają nam zlecenia, tak, na przesunięcie na aneksów, przykład. Oczywiście. Tak, aneks, przesunięcie aneksy, na przykład terminu dobrego wykonania, bo jakieś prace się przesunęły. Opóźniła, dokładnie. Tak, aneksy takie są bardzo się zdarzały i zdarzają się, ale czy w ostatnim czasie jest tego więcej? Myślę, że to zawsze po prostu się zdarzało. Przykładowo gwarancje najmu. One są wystawiane zwykle na 12 miesięcy. Potem są aneksowane. Pod koniec, prawda, powiedzmy tam, a najczęściej nawet Państwo mają w kontrakcie w przypadku gwarancji najmu, że one muszą być 3 miesiące wcześniej już przedstawione przedłużenie tej gwarancji. Więc na te 90 dni wcześniej my tę gwarancję aneksujemy, wydłużamy ją i wtedy rzeczywiście najczęściej zwiększamy kwotę, bo tu chodzi, prawda, o podniesienie, coroczne podniesienie czynszu. Więc to jest taki trend, ale on się utrzymuje od lat, tutaj jakby to się nie zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o długość, tak jak mówię, to wynika zwykle ze specyfikacji kontraktów i to mniej więcej utrzymuje się na tym samym poziomie. Być może wkrótce się to zmieni, będą jakieś problemy z dostępem materiałów, to wtedy będą dłuższe. Natomiast tutaj ten trend na razie się jeszcze nie zmienia. A czy zdarzają się wypłaty, roszczenia? Znaczy, oczywiście, że się zdarzają. Oczywiście nie za często, dlatego że nasi klienci świetnie radzą sobie z kontraktami, które zabezpieczamy i nie ma tutaj problemów. Jeżeli się zdarzy, bardzo często dochodzi do negocjacji. Dajemy Państwu oczywiście czas, bo pierwsze, co robimy, kiedy wpłynie żądanie zapłaty, to informujemy o nim Państwa, żeby Państwo mieli świadomość, że takie żądanie wpłynęło od razu i żeby mieli Państwo już możliwość podjęcia jakichś działań, skontaktowania się z beneficjentem. Dajemy Państwu czas. Nie będziemy się absolutnie rzucać na taką wypłatę już następnego dnia, bo to nie o to chodzi. Także tutaj dochodzi do negocjacji. Także też Państwo na pewno czują się w takiej sytuacji niekomfortowo, ale też zaopiekowani przez bank. Będziemy Państwa informować, jakim jesteśmy etapie. Będziemy oczekiwali od Państwa też informacji zwrotnej, jak wygląda Państwa kontakt z beneficjentem i czy jest szansa na to, żeby do tej wypłaty jednak z gwarancji nie doszło. I to wycofanie żądania jest oczywiście oczekiwane. Jeżeli do niego nie dojdzie, no to wtedy dochodzi do wypłaty. Nie jest to częsta sytuacja, także tej gwarancji nie ma się co za bardzo obawiać. Myślę, że biorąc pod uwagę ilość gwarancji, którą wystawiamy codziennie, dokładnie, to tych roszczeń jest naprawdę mało. Tak, to są pojedyncze przypadki. Tak, tak. Także. Więc nie jest to duża skala. Transakcje zakupowe, gwarancja bankowa zabezpieczająca płatność za zakup urządzeń. Jakie warunki trzeba spełnić, by taką gwarancję wystawił bank?
Aby wystawić gwarancję płatności, musicie Państwo mieć zawartą z naszym bankiem umowę linii gwarancyjnej lub umowę na wystawienie pojedynczej gwarancji. Tak więc tu też pierwsze kroki należy skierować do swojego doradcy, którego należy poinformować, że jesteście Państwo zainteresowani linią gwarancyjną czy samą gwarancją płatności w banku i jakie w związku z tym musicie złożyć dokumenty do banku. Jak już wspomniałam, my nie będziemy weryfikowali kontraktu dotyczącego zakupu tego urządzenia. My będziemy działali na Państwa zlecenie, a Państwo, żeby wystawić u nas tą gwarancję, musicie po prostu mieć zawartą umowę z bankiem, która na to pozwala. Dokładnie. Wspomniała Pani o sądowym zakazie wypłaty z gwarancji. W jakim przypadku może zostać wystawiony taki sądowy zakaz? Proszę, jakiś przykład. Generalnie, jeżeli w treści gwarancji nie ma zapisu o tym, że Państwo nie mogą do tego sądu iść, to znaczy, że mogą Państwo iść do niego zawsze. Czyli po prostu wystąpić do sądu o taki zakaz, stwierdzić, że czują się Państwo tutaj oszukani, uważają Państwo, że ta wypłata, to żądanie zapłaty jest niesłuszne, ponieważ Państwo wykonali swoje zobowiązania prawidłowo. Sąd takie może wydać taki zakaz do czasu rozpatrzenia sprawy, bo to nie jest tak, że to już w ogóle wycofane żądanie i tego nie ma. Absolutnie, to będzie potem początek, prawda, drogi sądowej. Natomiast tak, można taki sądowy zakaz uzyskać, po niego wystąpić. Poza jednym warunkiem. Coraz częściej chyba w sumie spotykamy w treści gwarancji tutaj taką dopisek ze strony beneficjenta, że nie mogą, że bank w żadnym przypadku nie złoży kwoty do depozytu sądowego, ale wypłaci bez dwóch zdań, bez względu na wszystko, wypłaci te środki właśnie na konto beneficjenta. My na taki zapis generalnie nie bardzo się godzimy, dlatego że nie jest on zgodny z prawem, bo w momencie, kiedy my uzyskamy sądowy zakaz, no to musimy, prawda, tutaj do niego się zastosować, jeżeli on będzie prawomocny. I w takim przypadku dopisujemy w treści gwarancji właśnie, że jest taka ewentualność, że nie złożymy środków, tak, do depozytu sądowego, chyba jeśli że, na przykład ładnie, dostaniemy prawomocny wyrok sądu. Złożymy sądu, środki do depozytu sądowego, jeśli dostaniemy taki prawomocny wyrok, dokładnie, sądu. I będziemy do niego. Czyli zostawimy tą furtkę, że być może zdarzy się, że rzeczywiście będzie jednak taki sądowy zakaz i wtedy musimy się do niego zastosować. Ale z kolei zdarza się, że beneficjent mówi, on tego zapisku nie chce i koniec, kropka. On musi mieć, że nie można do sądu składać. I wtedy w tych już naprawdę w drodze negocjacji możemy pozostawić ten zapis, jeżeli beneficjent bardzo, ale to bardzo go oczekuje. Ale będziemy prosili Państwa o złożenie oświadczenia, że Państwo do tego sądu nie wystąpią. Tak, żebyśmy mieli pewność, że nie będzie tej sytuacji, kiedy sąd tutaj nam narzuci konieczność złożenia tych środków po prostu, tak? do depozytu sądowego. I ostatnie widzę pytanie, czy ta prezentacja będzie dostępna po webinarze? Bardzo nam miło, że Państwo to pytają. Mam nadzieję, że tak. Taki warunek był powiedziany, że jeżeli wszystko będzie dobrze wyglądało, to jak najbardziej. Oczywiście żartuję. Myślimy, że tak, że będą mogli Państwo do tej prezentacji wrócić i po prostu ją tutaj z nami jeszcze ewentualnie skonsultować, bo tutaj na końcu prezentacji, nie wiem, czy już dla Państwa jest to widoczne, są podane nasze dane, nasze numery telefonów. Nas w zespole jest kilka i serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu w sprawie gwarancji bankowych z naszym zespołem, który właśnie za to odpowiada, żeby Państwo tutaj odpowiedzieć na Państwa pytania, na Państwa wątpliwości związane z gwarancjami bankowymi, czy drogą mailową, czy telefoniczną. Także serdecznie Państwa do tego zapraszamy. Chyba nie ma więcej. Tak, nie mamy więcej pytań, więc my bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy Państwu serdecznie. Życzę mi miłego, długiego weekendu i do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.